Siema, jak się nudzi, to można w domu zawsze umyć kamienie bądź wyprać po zimie niczym makapaka. Ja na to znalazłem troszeczkę dziwny sposób, aczkolwiek jest on skuteczny i skuteczniejszy niż moje poprzednie pomysły. Sito, łopata i do dzieła. Przy użyciu myjki ciśnieniowej schodzi się z tym bardzo łatwo. Kamień jest czyściutki, wygląda jak nowy. Po wyschnięciu będzie mógł wędrować z powrotem do ogrodu. Mam też. Tu jest kubka kamieni, z której pobieram kamień. Po nałożeniu kilku porcji systematycznie ją przepłukuję, żeby całe brudy spływały w jedno miejsce. Beczkę znalazłem w lesie pod przygniecionym drzewem. Naciąłem w niej kilka otworów, gdzie będzie woda uciekać, jak będzie jej za dużo. Sito, sznurek, żeby ścisnąć lekko beczkę. Deska pełni rolę autoregulacji, żeby mi wszystko, żeby mi sito nie wpadało. Poprzedni pomysł z taczką niestety nie zdał egzaminu, gdyż raz, że woda się szybko gromadziła, a dwa, że pryskało wodą na mnie. Tak wygląda wyczyszczony kamień, który będzie mógł wędrować do ogrodu.